Dzień dobry, znajdujemy się w nowo otwartej przychodni Akogomet. To kolejna placówka, która powstała dzięki uporowi i konsekwencji działania Ewy Błaszczyk. I Fundacji Akogo. Serdecznie gratulujemy, ale znajdujemy się tu z takiego powodu, że sukces Domu Muzyki roku 2019 nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie wprost Fundacji Akogo dla Domu Muzyki w kwocie 100 tysięcy złotych. Serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się do tego przyczynić i właśnie w Domu Muzyki też będzie jeden pokój, jedno miejsce przeznaczone dla pacjenta ze środowiska artystycznego, bo to jest dla twórców, ale będzie to osoba na przykład pośpiączkowa i będzie mogła prowadzić sobie tam dalszą rehabilitację. A przychodnia konsultacyjno-medyczna, w której się znajdujemy, będzie umożliwiała kontakt pacjentów z dolegliwościami, które by chcieli skonsultować z neurologami i z neurochirurgami. Jest nacelowana właśnie na głowę i na centralny system nerwowy, czyli wszystko jest bardzo blisko siebie. Podłączone. Ja tak ze swojej strony chciałem dodać, że tutaj będzie przyjmować profesor Wojciech Maksymowicz, który jest również przyjacielem Domu Muzyki i będzie tu przyjmował, pomagał, wspierał ludzi charytatywnie. No właśnie, to jest bardzo ważna informacja, że całość garży profesora Maksymowicza jest od razu przesuwana na Fundację Akogo. On jest wolontariuszem, a wszystkie zyski wypracowane przez przychodnie są przekazywane na cele statutowe Fundacji Akogo.